Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami wydarzenie tygodniowe, wydarzenie klasyczne Grand Prix F1 2019. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, no i oczywiście zostawiajcie subskrypcję, żeby być tutaj na bieżąco. Tak jak widzicie, za chwileczkę rozpocznie się wyszukiwanie graczy, dosłownie zostało kilka sekund, można powiedzieć, około minuty do samego wyścigu. Tutaj już jesteśmy po treningach, po kwalifikacji, no i oczywiście jeszcze został do zrobienia właśnie wyścig. Tutaj no, nie wiem ile będzie okrążeń, to jest oczywiście tak w granicach, nie wiem, koło 15 chyba, czy 18%. Wszystkich tutaj zawsze można powiedzieć kółek. No i zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy co w tym tygodniu uda się zrobić. Oczywiście najważniejszy sukces, dojechać do mety. No i oczywiście z jak najlepszym czasem. Na to wszystko tutaj liczymy. No i zobaczymy, zobaczymy co tutaj będzie. Tak jak widzicie, no mieli cały czas tworzenie gry. Może to potrwać do minuty. No i już zaczynamy. No tutaj sesja, jak widzicie, Ferrari 1979 rocznik, także naprawdę wymagająca maszyna, ucząca cierpliwości, ucząca pokory, nie tylko w dohamowaniu, nie tylko w zakrętach, nie tylko na prostych, ale również przy każdym dodawaniu tak naprawdę gazu. No i zobaczymy, słuchajcie, tor w Kanadzie, jesteśmy w Kanadzie, tak jak widzicie. No i zobaczymy co tutaj uda się zrobić. Jeszcze 30 sekund do rozpoczęcia właśnie tego wydarzenia tygodniowego. No i zobaczymy, słuchajcie, już naprawdę niewiele brakuje, żeby zdobyć te 3000 uprawnionych tutaj pońców. No i zobaczymy, czy to się po tym tygodniu uda dokonać. No to wszystko zależy. O, tutaj mamy nawet długość wyścigu, tak jak widzicie, 25%. No dobrze, mamy jeszcze tutaj kogoś, McLaren MP4 z 1982 roku, także naprawdę, słuchajcie, no maszyny sprzed dawnej epoki. No i zobaczymy, słuchajcie, co tutaj się uda. Mam nadzieję, że uda się wybrać szybciutko setup, który tutaj oczywiście gdzieś tam mamy przygotowany dla bolidów nowoczesnych. Zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał, jeżeli chodzi o te bolidy sprzed epoki. No i zobaczmy jak to będzie wyglądało. Opon chyba tutaj nie możemy wybierać, oczywiście opony standardowe. No i pewnie jeden zjazd, zobaczymy. Dobra, ustawiamy sobie szybciutko setup. Dobra, już troszkę tych setupów mamy. Dobrze, strategia wyścigowa, zmniejszymy paliwo oczywiście. Tak, 20, 18 okrążeń, 18 okrążeń. No, jedziemy strategią bezjazdową. No zobaczymy, dobrze, możemy na razie wybrać taką. Oczywiście zobaczymy jak to wyjdzie. No, druga pozycja w tym momencie, tak jak widzicie, no i oczekiwanie, aż tutaj sesja się załaduje. Ostatnie sekundy do tej walki. Dobra, zapomniałem, że... No coś... Ciężko ten start wyszedł tutaj. Ktoś nam teraz zaczepia strasznie. Normalnie zaraz stracę panowanie nad tym pojazdem. Ajajaj, już urwane skrzydło. Dobrze, no spróbujemy z tym skrzydłem jechać oczywiście. Dobrze, udało się tu przebić. No i walczymy dalej, żeby się oczywiście znaleźć coraz bliżej tej pierwszej pozycji.
Ciężko idzie z tym przebijaniem. No już teraz to naprawdę dziób mocno uszkodzony. No ja nie wiem, czy słuchajcie, uda się dojechać z takimi uszkodzeniami. No tutaj jakieś te panie odchodzi. Ciężko się zakręca. Dobra, siódma pozycja. Piąta. Okay, good work. Great pass. Dobra, czwarta pozycja, no i zaczynamy gonić. Mimo tych uszkodzeń, to prawda, są odczuwalne praktycznie na każdym zakręcie. Drugie okrążenie w tym momencie, no i zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegać. Dobra, już zaczynamy troszeczkę rozumieć tą maszynę, naprawdę. No na razie nie mamy wyjścia. Dobra. No, przebiliśmy się na drugą pozycję. No, ale naprawdę nie możemy jechać na razie normalnym tempem. Uszkodzenie daje znać o sobie. No, zobaczmy, czy to jest w ogóle możliwe dotrwać z tymi uszkodzeniami do końca. No, zaczyna nam to naprawdę mocno przeszkadzać. I zobaczymy, słuchajcie, jeżeli czasów nie da się poprawić, no to oczywiście pomyślimy o jakimś zjeździe. 3,7 nad Murrayem. Tam 16 sekund tracimy do pierwszego kierowcy. No, będzie ciężko go dogonić z tymi uszkodzeniami. No, tutaj było blisko naprawdę wyfrunięcia poza tor. Dobra, z jednej strony nam wzrasta, no ale spróbujmy, może się uda po prostu, delikatnie mówiąc, poprawiać te czasy cały czas. Ciężko naprawdę wychwyca ten bolid na drugą stronę. No i tracimy, już jest ponad 17 sekund strata. Z jednej strony zyskujemy, z drugiej strony dużo tracimy. No zobaczymy, może się to uda zrobić.
Dobra, mimo tych uszkodzeń, no troszeczkę już czuć tą maszynę. Dużo gorszy czas. Ale też nie odjechał nam też kierowca z przodu tak mocno. Nawet się udało coś odzyskać, więc... No, bądźmy przy nadziei. 13 okrążeń. Dobra, to już tak w miarę teraz się udało wyjść. Jest zielony sektor. Ajajaj, cóż tu się wydarzyło? Dobrze, że była ta banda. No, daleko. Daleko z przodu. 16,9. Delikatnie się coś tam udało odrobić. No, ale przez to spotkanie z bandą niewiele. No, próbujemy to trochę gonić. Dobrze, to jest taki odcinek, gdzie troszeczkę tej mieszanki możemy użyć szybszej. No niestety. No. Ryzykowne zaczyna to być. 16,9. No, pół sekundy udało się tu odrobić. No, zobaczmy. Przydałaby się tak sekunda. I tak nam nie starczy okrążeń. No, ale to już jest dobry znak. To już troszeczkę stracone niestety. 30. No, robi najszybsze czasy. No oczywiście próbujemy to dogonić, ale jest ciężko. You're putting a good distance between yourself and the car behind. No, pierwszy sektor purpura. Zobaczymy jak dalej. Siódme okrążenie jak na razie. ...22 przewagi. No zobaczymy jak tam różnica z drugiej strony. 16,5. Delikatnie tylko się udaje odzyskiwać. Tutaj już bardzo czerwony sektor. Jeszcze się trochę udało poprawić ten czas. Mimo tego zepsutego drugiego sektora.
No, strasznie długo ten bolid łapie przyczepność. No, naprawdę utrudnia tutaj zadanie. No, chyba teraz dwójka nie była tak najgorzej. Jest zielony sektor. No, przebił. No, dziewiąte okrążenie, także jesteśmy w połowie. Marne szanse na to, żeby dogonić tego kierowcę z przodu. Troszeczkę go szczypiemy tymi czasami, ale za chwilę również też ma dobry czas. Jakieś duble chyba się zaczną za chwilę. No dużo tutaj stracone teraz przez ten błąd. Tak, 17 sekund straty w tym momencie. Cały czas mylę te przyciski. Zobaczmy, jak to wygląda. No, przód na pomarańczowo. No, jeszcze trzeba liczyć na opony, że może zaczną płatać figle i będziemy mieć wtedy troszeczkę więcej szans. No, ale przewaga się powiększa. 17 sekund. Dwie sekundy. Czyżby z tym dublowaniem masz takie kłopoty? No nie powinno być, bo to duchy są. No pomimo tej awarii zaczynamy troszeczkę zyskiwać.
zbliżamy się do 14 sekund, to oczywiście jest przepaść. Jeszcze 6 sekund kar, to jest w ogóle. No, ale widać jakieś światełko w tym tunelu pościgowym. No i tutaj blisko błędu. Tutaj by nie poszło tak gładko. Poniżej 14. No jeszcze daleka droga. 12 kółko, zaczynamy zaraz 13. No, jeszcze małe przygody na koniec. Dużo gorszy czas. No, zbliżamy się do 13 sekund, ale to i tak jest jeszcze naprawdę bardzo dużo. No, by musiało być jeszcze ze 20 kółek. The gap between you and the car behind is increasing by a significant amount each lap. Good job. No i znowu ten przycisk. 13 sekund. No już naprawdę bardzo duża przewaga, no ale nie możemy dogonić tego pierwszego kierowcy dzisiaj. There's four laps of fuel remaining. Dobrze, przy okazji słuchajcie, dobry test dla opon. Tak jak widzicie, nie jest najgorzej. Mamy już przejechane 15 kółek. No i jak widzicie,
13, także spokojnie tutaj na jednym pit stopie można było to przejechać. No, gdyby to nie uszkodzenie na początku, no można by tutaj naprawdę obserwować fajną walkę. A tak próbujemy gonić uszkodzonym samochodem. No czasami się udaje, czasami nie. No już ponad minuta nad trzecim. Ależ od razu spycha ten bolid na ścianę, to jest też ciekawe zjawisko. Rzadko występujące normalnie. No i tam poniżej 13 sekund. Także gonimy cały czas. No, ładny sektor, ale jak widzieliście, nic nie odrobiliśmy. Mimo tej purpury i zielonki na środku. No, przedostatnie kółko zaczynamy. 12,7 cały czas. Udało się pojechać fasty slapa, ale nie przebiliśmy pierwszego kierowcy, niestety. Też jedzie szybko. Dobra, zbliżamy się. Ostatnia prosta. No i słuchajcie, będziemy kończyć ostatnie kółko, jeżeli chodzi o to wydarzenie. No tak jak widzicie, ciężko było tutaj, żeby dotrzeć do tego pierwszego kierowcy. No niestety na samym początku uszkodzenie. I tak o dziwo jesteśmy w stanie jako tako jechać tym samochodem. Dobrze, jeszcze delikatnie udało się podkręcić ten trzeci sektor. I to jedyne, co możemy tutaj zrobić. Jeszcze będziemy tutaj dublować kolejnych kierowców. No w sumie dobrze, że są duchami, bo tak jak widzieliście, dziwne się rzeczy tutaj dzieją. Dobrze, pierwszy sektor jeszcze wyciśnięty. No, jest dużo zachwiań, tutaj naprawdę tam duża strata. Ciężko będzie upatrywać tutaj najlepszego wyniku. No, jest zielony sektor, ale to nie jest to. Dobra, i przyciskamy do samego końca.
A jednak udało się obronić Connor. Na końcu fastest lap. No i dobra, słuchajcie, udało się to zrobić. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tam niestety jeszcze kara 6-sekundowa doliczona do całości. Dobrze, jak to wygląda? Zobaczmy. No, na razie słuchajcie, jeszcze naprawdę daleko. No i dobra, słuchajcie, mamy praktycznie całe wydarzenie tygodniowe zaliczone. No i tak jak widzicie, na razie 16 pozycja z tymi pońcami, które mamy w tej chwili. Także słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie tutaj wszystko co możliwe, żeby oczywiście być na bieżąco. No i już teraz gorąco zapraszam Was na kolejny odcinek. A tym razem trzymajcie się, do zobaczenia, hej!